psychopath. Cześć, ja jestem Steak i witam Was w moim kolejnym poradniku, także z Gimpa, i pokażę Wam w nim, jak zrobić ciekawy layout na swój kanał na YouTubie. Jak widzicie, ja mam w tej chwili taki, ale on się niedługo zmieni, bo to jest tylko tymczasowy layout. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest wejście w ustawienie kanału i tutaj kolor tła musimy wybrać czarny. Inaczej tło nie będzie działać, nie będzie się wpasowywać. Ok, jeśli już to zrobimy, możemy zamknąć naszą przeglądarkę i wejść w naszego Gimpa. No i skoro mamy otworzonego już naszego Gimpa, to następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest otworzenie naszego szablonu. Link do niego będziecie mieli w opisie. Teraz tworzymy nową warstwę. Wybieramy wypełnienie kubkiem, zaznaczamy typ wypełnienia na deseń i wybieramy deseń o nazwie Slate. No, podobnie do mojego niku. Następnie tą warstwę ustawiamy pod tym pod białą kartą. Może będę to nazywał białą kartą. Teraz tworzymy nową warstwę i będziemy musieli przyciemnić warstwę z deseniem. Więc wybieramy gradient, kolor pierwszoplanowy do przezroczystości i kolor pierwszoplanowy wybieramy czarny. Następnie przyciemniamy tą warstwę. Musimy pamiętać, żeby warstwa była przyciemniona od dołu. O, tutaj błąd. Dobra, pierwszą stronę mamy zrobioną. No i dobra, przyciemnienie jest gotowe. Teraz warstwę z przyciemnieniem przestawiamy pod białą kartę. I mamy już praktycznie gotowe tło. Krok następny to dodanie renderów. W moim przypadku będą to rendery z Minecraft. Mamy tutaj takiego śmiesznego creepera. Odpowiednio musimy go zeskalować. W moim przypadku nie trzeba go skalować, bo akurat jest w odpowiednich rozmiarach. Także używamy narzędzia obracanie. Tak? Tak to się nazywa? Nie, obrót. A potem przesuwamy naszego krypcia w odpowiednie miejsce. Możemy go na przykład ustawić tutaj. Tylko tak, żeby mu nie było widać tych odnóży, czy co to jest. Teraz wrzucamy drugi render. Jest to render Steve'a jeżdżącego na śwince. Też go obracamy. Usuwamy logo twórcy. I przestawiamy w odpowiednie miejsce. Możemy zeskalować. W moim przypadku troszeczkę zeskaluję, bo jest odrobinę za duży. Nie, troszkę bardziej musimy go zeskalować. Na 650. I przesunę go tutaj. Pamiętamy, żeby render nie wychodził za granicę obrazu. Chyba że górna granica. W przypadku górnej granicy może wychodzić. Teraz zmniejszamy krycie. Czy nie, przed zmniejszeniem krycia przesuwamy warstwy z renderami pod białą kartę. Teraz możemy zmniejszyć krycie, żeby odpowiednio wpasować te rendery w obraz. Możemy dodać jeszcze różne efekty, ale ja już dam sobie z tym spokój. Czyli teraz możemy już stworzyć napis. Wybieramy kolor biały, żeby był łatwiej widoczny i wybieramy odpowiednią dla nas czcionkę, taka jaka nam się podoba.
W moim przypadku jest to czcionka Batman Forever, jak ona tam? Alternate. O rozmiarze 115. Następnie na warstwie z tekstem wybieramy tekst na zaznaczenie, gradient i możemy wybrać spośród dostępnych gradientów, możemy też wybrać spośród dwóch kolorów. Ustawiamy po prostu dwa kolory i wypełniamy. Ja jednak użyję dostępnych gradientów. Gdzieś mi się tutaj jeden taki podobał. Nie wiem, gdzie on jest. A nazywało się, o tak, Metallic Something, czyli dosłownie tłumacząc na polski, metalowe coś. Jakże oryginalnie. W odpowiedni sposób wypełniamy nasz tekst. Dobrze, po wypełnieniu wybieramy zaznaczenie i obramuj. Szerokość obramowania to 1. Następnie możemy użyć kubka, ale będzie nam trudniej. Ja użyję pędzla, daję największą skalę i kolor biały. I w ten sposób robimy obramowanie wokół naszego napisu. Teraz możemy już obrócić warstwę z naszym napisem. Obracamy ją o 90 stopni. I dopasowujemy do granicy naszego obrazu. Możemy też dodać otoczkę, taką poświatę, żeby to zrobić. Jak widzicie, przeszkadza nam w tym taka żółta ramka, bo tutaj poświata byłaby ucięta i troszeczkę by to dziwnie wyglądało. Aby usunąć tą żółtą ramkę, wybieramy prawym przyciskiem myszy na warstwę z napisem i wybieramy dopasuj wymiary warstwy do obrazu. Teraz duplikujemy warstwę. I na niższej warstwie używamy filtry rozmycie, rozmycie Gaussa. Następnie rozmycie wybieramy gdzieś na 25 i używamy. Warstwy z napisem jak zwykle przesuwamy pod białą kartę. Możemy tutaj jeszcze dodać jakiś napis. Zaraz, zaraz. Nie. Co, bo chciał mi zedytować mój napis, ten steak. Nie wiem dlaczego. Zazwyczaj tak się nie robi. Dobrze, tworzymy nowy napis i możemy dodać na przykład napis taki jak Let's Play. W tym przypadku jednak będzie czarny. Przykrywa nam karta. Przesuniemy, żeby był widoczny. Zmniejszamy jego wielkość, bo to jest odrobinę za duży. 105. I możemy zrobić to samo co tutaj, albo coś innego. Ja zrobię to samo co tam. Nie mam ochoty nic zmieniać, a ładnie taki napis wygląda. Znowu obramuj. OK. I na biało. Teraz możemy przesunąć naszą warstwę, obrócić ją odpowiednio, w tym przypadku o 90 stopni, żeby było dokładnie, po prostu sami wpiszemy 90 i przesuwamy. Następnie pod kartę. O nie, jeszcze zapomniałem o poświacie. To samo co wcześniej, duplikujemy warstwę i na niższej używamy filtry rozmycie, rozmycie Gaussa o wartości 25. Teraz możemy przesunąć te karty pod te warstwy pod białą kartę. Tu można jeszcze dodać napis z linkiem do naszego kanału. Ja jednak uważam, że to jest zbyteczne, więc tego nie użyję. To by było na tyle, możemy już zapisać. Jako layout. I oczywiście PNG, bo to jest najlepsza jakość zdjęcia. Podwójną kropkę dałem. Zapisujemy na pulpicie. I zapisz. Możemy już zamknąć naszego gimpa. I zobaczyć. No oczywiście, tak samo jak w poprzednim poradniku odpala mi za pomocą gimpa, a tego nie chcemy. Więc otworzymy sobie przez przeglądarkę fotografii systemu Windows. Tak wygląda nasz layout.
Mam nadzieję, że poradnik się podobał. Jeśli tak, to zasubskrybuj, załapkuj i napisz komentarz w tym filmiku. Jeśli chcecie, będę robił dalej poradniki, jak robić layout. Na pewno niedługo pokaże się sygnatura z Minecrafta i będziemy też robić poradniki może z Sony Vegas Pro 10. Ale jeszcze się uczę, więc nie za bardzo będę mógł wam cokolwiek pokazać. Wiem tylko, że poradniki będą się dalej ukazywać. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, no to już wspomniałem, co macie za...